Od 1 stycznia 2021 roku wzrosną w gminie Zielonki opłaty za odbiór odpadów. Na wzrost ceny mają wpływ m.in. rosnące koszty pracy firm wywozowych, prądu, paliw, wysokie wymogi techniczne dla pojazdów do transportu odpadów, nowe obowiązki w zakresie magazynowania odpadów, trudności ze zbytem surowców wtórnych. Na koszt odbioru odpadów wpływa też ilość produkowanych śmieci, a ta wzrasta w gminie Zielonki o ponad 10% rocznie i w 2019 roku wyniosła 433 kg na osobę. Z roku na rok rośnie też ilość odpadów oddawanych na dwa funkcjonujące w gminie punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Za okazaniem karty mieszkańca można tam oddawać odpady wielkogabarytowe, elektroodpady, do 200 kg odpadów budowlanych z gospodarstwa rocznie, 4 sztuki zużytych opon na rok, jak również odpady segregowane – plastik, metal, papier, szkło. Cena odbioru odpadów przez firmy systematycznie z przetargu na przetarg rośnie. Aktualne stawki opłat od mieszkańców, niezmieniane od 18 miesięcy, nie bilansują systemu odbioru odpadów w naszej gminie. W 2020 roku brakło ponad 2,5 miliona złotych. Z cen uzyskanych w przetargu z września 2020 roku wynika, że koszt odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców w 2021 roku wyniesie około 12 milionów złotych. Aby stawka pokrywała koszty wywozu i zagospodarowania zebranych od mieszkańców odpadów oraz działalności punktów PSZOK, powinna wynosić około 40 zł od osoby miesięcznie. Od stycznia 2021 roku nowe stawki odbioru odpadów wyniosą miesięcznie 32 zł od osoby zamieszkującej w zabudowie jednorodzinnej, 36 zł od osoby zamieszkującej w zabudowie wielolokalowej. Równocześnie wprowadzono ulgę za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku w wysokości 3 zł od osoby miesięcznie. Od niekompostujących gospodarstw bioodpady będą odbierane sprzed posesji z pojemników na odpady biodegradowalne. W związku ze zmianą systemu odbioru bioodpadów od mieszkańców za ich dostarczenie na PSZOK będzie pobierana opłata. Segregowanie odpadów jest już obowiązkowe. Co jako mieszkańcy możemy zrobić, aby zapobiec dalszemu wzrostowi stawek? Starać się produkować jak najmniej odpadów, na przykład kompostując bioodpady, czyli trawę, liście, gałęzie i roślinne odpadki z kuchni w postaci obiorków z warzyw i owoców w przydomowych kompostownikach. Zawsze zabierać na zakupy torby wielorazowego użytku i kupować jak najmniej towarów w jednorazowych plastikowych opakowaniach, a także dawać rzeczom, których już nie potrzebujemy, drugie życie, oddając lub sprzedając komuś innemu. Ważne jest też, aby dokładnie segregować odpady i zawsze zgniatać puszki, butelki i kartony oraz wypełniać do końca worki na odpady segregowane. Wiele zależy od nas.